Hej, witajcie na kanale Math & Magic. Za mną widzicie pokłosie 24 odcinka, czyli jak wyprowadziłem prawo Sneliusa używając pochodnej. Także koniecznie zobaczcie ten odcinek, ale jak poszedłem do mojego biura, zobaczyłem właśnie, że mieliście maturę z matematyki na podstawowym poziomie. I zobaczyłem sobie tą maturę. Wszystkie problemy wyglądały bardzo podobnie do tych, które ja miałem, gdy brałem maturę w Polsce, oprócz jednego. Ten problem numer dwa mnie bardzo zaintrygował i postanowiłem na nim trochę pomyśleć i stwierdziłem, że no cóż, wydaje się on dosyć prosty, mam nadzieję, że go dobrze teraz rozwiążę, ale mógłby on być również bardzo trudny, więc bardzo jestem ciekaw waszych komentarzy, czy teraz was tak uczą, czy macie takie problemy w matematyce, czy może to był taki jakiś taki wyskok na inteligencję, że tak powiem. Więc problem numer dwa był taki. Ile cyfr ma liczba 2 do 14 razy 2 do 15 w zapisie dziesiętnym? I powiem wam szczerze, że mnie trochę zaskoczyło to zadanie, ponieważ w życiu takiego nie widziałem i gdyby je trochę tutaj zmienić, na przykład zmienić piątkę na trójkę, jest ono dosyć trudne. Musiałbym naprawdę długo o tym, tak mi się wydaje, myśleć. Natomiast ponieważ to jest ta piątka, wydaje mi się, że jest ona tutaj celowo, żeby ułatwić to zadanie. Więc wydaje mi się, że tutaj pułapka polega na tym, że niektórzy by chcieli połączyć dwójkę i piątkę. Można to zrobić pod warunkiem, że wykładniki są takie same. Więc wydaje mi się, że można by n zapisać w ten sposób. 2 do 14 razy 5 do 14 razy 5 no, do pierwszej. Że tak powiem. No i teraz taka zasada jest, że jak wykładnik jest taki sam, możecie my połączyć tutaj te bazy 2 razy 5, czyli można by to zapisać jako 2 razy 5 do 14 razy 5. Na 2 razy 5 to jest oczywiście 10. No i teraz pułapka chyba zależy od tego, że ile to jest 10 do 14? To jest jedynka, za którą jest 14 zer, czyli tak naprawdę jest to 15 cyfr, prawda? No i pomnóż to przez piątkę, czyli po prostu tutaj będzie piątka na początku. A zatem jest to piątka i 14 zer, a zatem 15 cyfr. Tyle cyfr ma ta liczba w systemie dziesiętnym. Także tutaj taka pułapka oczywiście z tą piątką na końcu i 14 zer później. Natomiast w Ameryce, bo stąd nadaje kanał Math & Magics, zapisalibyśmy tą liczbę z takimi przecinkami tutaj. Co trzy cyfry oddzielamy przecinkami i wtedy łatwiej to widać. Nie mamy przecinka dziesiętnego, mamy kropkę dziesiętną tutaj oddzielającą tutaj tą część dziesiętną. No i wtedy jest łatwiej czytać tą liczbę. No zobaczcie, po polsku wiemy teraz, że to jest liczba setek, tysięcy, milionów, miliardów, bilionów, czyli 500 bilionów. Podejrzewam, że wasz kalkulator tego nie może wyświetlić, bo nie ma aż tylu miejsc na wyświetlaczu. Napiszcie mi w ogóle, czy możecie używać kalkulatorów na maturze, bo ja sam nawet nie wiem. Natomiast w Ameryce to nie byłoby 500 bilionów. W Ameryce mówimy tak, to są hundreds, thousands, millions, a to są billions, trillions, czyli bilion to po angielsku trillion, czy w Ameryce, nie wiem jak w Wielkiej Brytanii. Ale trillion to już jest quantillion, także musicie powiedzieć quantillion, nie możecie powiedzieć quantillion, bo quantillion to znowu jest tam jakiś nonalion, czy coś tam innego, ok? Jeszcze raz, setki, hundreds, tysiące, thousands, miliony, millions, miliardy, billions, biliony, trillions, biliardy, quadrillions chyba i tak dalej, sami już wiecie. Dzięki za oglądanie, dzisiaj nie ma żadnych pompek, właśnie skończyłem ten odcinek, więc ja nie będę już robił pompek, właśnie zrobiłem 24. Ale na kanale Math & Magic zawsze tyle pompek, jaki numer odcinka, w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Taki jest mój cel, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Powodzenia na maturze, zwłaszcza tej rozszerzonej dla wszystkich. Oglądajcie kanał Math & Magic, dzielcie się tym programem. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się, cześć.